Cześć, tu Walkis, to jest Prison Skylines i właśnie sobie tutaj robimy temat samolotowy między Hamburgiem i Kolonią. Ludzi się pojawia coraz więcej na przystankach, więc można by tutaj było, myślę, dodać po, nie wiem, dwa autobusy do każdej linii. Dowiedzieli się, iż mamy tutaj teraz przeloty samolotami, także można by było tutaj zadbać o dostawę ludzi z miasta. Tutaj kupiłem przed chwilą jeden autobus, ale chyba kupimy jeszcze po prostu jeden. Też taki, da linię pierwszą, proszę bardzo, zapraszam. No i co, towary cały czas są dostarczane do tam Schwerin, także jest ok, ryzyko jest cały czas wysokie, ale no niedługo myślę, że zrobimy to. No ryzyko nie maleje cały czas ani nie rośnie, więc nie wiem, może jest jakieś bardzo wysokie jeszcze, czy coś w tym stylu. Nie wiem. Ryzyko spadnie. Na dzień dobry miałem wysokie, więc tak, no dobra, nic, no robimy lotnisko, w każdym razie kolejne tutaj w Stuttgarcie teraz. Tu jest w ogóle teren troszeczkę taki bardziej, widzę, challenging, bo jest krzywo wszędzie. Co to będzie? Nie mogę. Hej, czemu nie mogę? Ja chciałem lotnisko zrobić kolejne, Haldo. Nie mogę. I że co, że po tym będę mógł? Drugi port, aha, czy tylko drugi, a trzeci to może później, tak? No nic. Także chwilowo nie. Chwilowo muszę sobie po prostu poczekać na zrobienie tego chyba. Docelowy 2 miliony na plusie muszę mieć, tak? Bo jestem minus 6 milionów na... minus 6 milionów jestem. No spoko, spoko. No to trzeba po prostu poczekać. Pasażerów widzę, jest dosyć dużo tutaj, więc można by kupić drugi samolot tutaj właściwie. To chyba też będzie całkiem niezupełny. Może nawet trzeci. Bo wtedy te linie sobie też... Nie, numer 4. Teraz jestem minus 14 milionów, aha! Ile tu ludzi? 66, no to nie, to okej, okay, to myślę, że... Te samoloty będą spoko, bo tu się nie pomieszczą. Ile tu jest miejsc? 23. Bardziej pojemnych samolotów nie ma na razie, więc no tylko tymi musimy latać. No dobra, minus 13 milionów, to brzmi dobrze. Czemu ten jest pusty? Panie, no chyba poleci od razu na drugie lotnisko. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie ty lecisz, kolego. Mogę ci kazać zawrócić. Hamburg Zachód. I teraz wróci na Hamburg Zachód jakoś chyba zaraz. Dobra, niech wróci w takim razie. I jeszcze tak sobie myślę, że można by było te towary z tej fabryki też rozwozić gdzieś. Nie ma niestety samolotów towarowych, nie ma takiej opcji, więc albo ciężarówką tam popierniczać tą drogą, co brzmi jak świetny pomysł na dosyć długiego tripa, albo tutaj gdzieś wewnętrznie, tylko że to tutaj ten przystanek obsługuje w sumie większość tutaj Hamburga, więc ewentualnie zrobić jeszcze taki przystanek towarowy gdzieś tutaj i zobaczyć, co się stanie. Także ja bym sobie tutaj go zrobił albo tutaj na rogu na przykład. O, tu nic nie zburzę przynajmniej, proszę bardzo, kiep. Dobrze, i tutaj sobie zrobimy tak, nowy pojazd, Opel Blitz. I sobie wybierzemy nową linię. Nową linię zrobimy i jedziemy nową linią, to proszę mi stąd zabrać. Nową linią z... Tąd, tutaj. No i nara, i pojechał. Ciekawe, czy przyjmie to jakiś ładunek. Na razie jeszcze nie przyjął żadnego ładunku. Ale no jest jako automat chyba ustawiony cały czas, więc powinien coś tam zawieść. Wcześniej też miałem taką... była taka konfuzja, co on właściwie będzie wozić, ale... No ale no. Mam tutaj dużo towarów całkiem. O, jest coś na linię piątą już. Dobra. Dobrze, dobrze, dobre, dobre, dobre. Sobie będą wozić, okej. Okay. Będą dostawy tutaj. Kuriera sobie jakiegoś takiego zatrudniłem. Minus 13,5 miliona. Nie wiem, jak długo to będzie trwało. 47 pasażerów jest tutaj. 49. Samolot ten przyleci jakiś taki pełny czy coś? Nie, 14 osób ma na pace. Czemu z Hamburga tylu ludzi chce latać, a tutaj stąd nikt z Kolonii? No nie, chociaż jest parę osób, dobra. Parę osób jest. A ile tutaj na przystankach autobusowych stoi ludziksów? 6. Tutaj 3 osoby. To można by jeszcze jeden autobus kupić. A autobusy mnie stać, a one się nie liczą tak jakby do dochodów samolotów, bo nie są samolotami, wow. Więc myślę, że można by było sobie tak zrobić. Tutaj też chyba mógłbym jeszcze jeden jakiś autobus. Ich tu wcale nie jest tak dużo. A, no jeden. Nie, jeden, jeden. Jeden może wystarczy, dobra, jeden wystarczy na linię numer 3.
i proszę jeździć. Dobra, ryzyko cały czas wysokie, tak tutaj tego tematu. Ona chyba powinna wyjechać tam, gdzie ona jest. Gdzie jest moja ciężarówka? Już zapuszkowali gościa. Nie, tam jest jedna, tutaj jedzie ta, tutaj jedzie nasza kontrabanda. Do Schwerin. Dobra. Dobrze. No to nic, to trzeba, mówię, trzeba czekać. 12 milionów. Całkiem szybko rośnie ten dochód. 40 osób cały czas tutaj siedzi, 42 osoby, a tutaj 20. Tylko na linię numer 4, no to tak, na tę linię oczekuję. 21 osób. To myślę, że można by jeszcze kolejny samolot kupić. Co prawda to jeszcze troszeczkę krok w tył zrobię, bo teraz mam minus 17 milionów. No ale cóż. Trzeba zarabiać. Im więcej samolotów, tym więcej kasy, to może tym szybciej się to... W sumie na jedno chyba by wyszło. Jakbym został przy jednym samolocie, to bym szybciej to zwrócił po prostu. Okej, niech se fruwają. W tym Stuttgarcie bym chętnie zrobił jeszcze jedno lotnisko, ale na razie nie mogę, bo nie mogę. Bo gra mi nie pozwala. Co z tymi towarami zrobić? Nie da się, szkoda, że się nie da jeszcze większego trybu turbo zrobić. Szybciej teraz już nie mogę. Tutaj ta ciężarówka będzie w korkach wiecznie stała. Ciekawy, a w sumie moment, może jeszcze gdzieś jest jakiś cel, jakiś pytajniczek, bo są czasem takie znajdźki jakby na mapie, że gdzieś nawet na jakimś zadupiu jakiś obiekt dziwny. Tutaj coś się nie udało chyba przy tworzeniu mapy po prostu. Lokomotywę nową dostałem. Już ja nawet pociągów nie mogę robić, a oni mi jakieś lokomotywy dają co chwilę. Po co mnie to? Są czasem jakieś takie znajdźki, pytajniczki, jakieś questy takie poboczne, kek. No nic. Chyba nic nie ma. Czasem jakiś medal zasugeruje, że coś ma być takiego innego. Minus 15 milionów, a miałem już 12, kurde, w minusie ledwo. 22 osoby czekają. No, także trzeba po prostu poczekać teraz. Chwilę. Wkurza mnie w tym OBS-ie brak możliwości pauzy nagrywania, po prostu to by było najlepsze. Możemy zrobić tego screencha. Nie wiem, czy po niemiecku tam coś gadali, czy mi się wydaje. 18 osób szczeka. Minus 14 milionów, kurde, balans. A tu tych towarów ile jest, ale większość na linii numer 5. Tutaj można by jeszcze ze dwie ciężarówki nawet dokupić właściwie. Dwie ciężarówki, wybierz linię numer 5. Proszę jeździć. Proszę jeździci. Nie wiem, czy tutaj będzie aż takie zapotrzebowanie na te towary. Ale no, łapiemy chyba większość tutaj tej strefy handlu, no nie. Tu w środku samym też jest jeszcze trochę. A tu mam stosunkowo mało tych budynków handlowych. Jest możliwe, że nie wszyscy będą chcieli moich towarów. Tutaj niestety nie zrobię nigdzie już przystanku, bo musiałbym zburzyć część tych domów, a to trochę przykre jednak by było. Takie bloki już rosną. Który mamy rok właściwie? 58. No a to już by tak było. 2 miliony muszę mieć na koncie, kurde. Ale dobra, już nie ma zbyt wielu ludzi na tych lotniskach, także te 4 samoloty ogarniają jakoś temat. Gdzie one w ogóle są? Tu jest jeden. Tu jest drugi, trzeci, czwarty. Dobra. Wszystkie są na miejscu, 2 osoby czekają. Ten leci pełny. Ten... Ach, chodź mnie tu. Ten też leci pełny, ten nie poleci pełny, ten poleci z 5 osobami. 7 osobami, o. Dobra. A, ktoś nie zdążył na samolot, 2 osoby się spóźniły, haha. O, a tu widzę, dużo ludzi czeka na przystanku. 28 osób. No to można by było tutaj więcej autobusów, więcej. Mercedeski takie ładniutkie. Stać mnie to, kurde, dobra, linia numer 1. Tu serio dużo ludzi stoi, widzę tutaj też. 24 osoby. Tam 27. Tych się mieści ile osób w tych Mercedesach? 15, to jeszcze jednego dodamy. Nie, numer 1, proszę bardzo. Jak tam w Hamburgu? W Hamburgu jakieś takie żółte ludziki, też coś tam widzę się dzieje, także też by można było więcej zrobić autobusów. Tutaj tylko 2 zrobimy, jeszcze dodamy. Na linii numer 3. Dobra. A tutaj z kolei ludzie czekają na lotnisku. Więcej ludzi. Chętnie bym kupił jeszcze jeden samolot. Ale myślę, że można sobie teraz poczekać w ten sposób już, jak to leci.
I jak się tutaj zrobi z minus 11 milionów na plus 2 miliony, to wtedy dopiero sobie połączyć to jeszcze ze... Co tam było na końcu? Stuttgart. Ze Stuttgartem. A tymczasem zaraz będziemy mieli dostarczoną setkę towarów do Schwerin. Cały czas na wysokim ryzyku. I życie na krawędzi, kurczę. Jak tam kierowca? Codziennie majtki pewnie musi zmieniać, kurczę. W sumie to tak się robi. Dobra, nieważne. Co każdy kurs, o, proszę. Bo załóżmy, że jeździ na takim odcinku kilka razy dziennie. Dobra, to już ma więcej sensu. Tu stoi, kurde, w korku, no. A ja za jego utrzymanie płacę, kurczę. On ma jeździć, a nie stać. Bus musi latać. Kurde, balans. Mówię, kupiłbym drugi taki, bo towarów tu jest od groma. Z tym, że jak to ryzyko jest wysokie, to tak średnie, a to widzę. Supermarket, kurde. Myślałem, że jakiś posterunek graniczny bardziej, czy coś. To mówię tak... Ja bym mi tu włączył wjazd na zablokowane skrzyżowania w ogóle, kurczę, bo te drogi tutaj to ewidentnie ktoś zaprojektował, kto nigdy nie grał w Citysy. Kurde. W ogóle widzę, że główny ruch idzie sobie tędy, tą drogą przez środek. A ona jest jedna z węższych, no. Ewidentnie nikt, kurczę, tutaj nie grał w Citysy nigdy. Od razu, kurde, szeroka droga, przynajmniej czteropasmowa. Ewentualnie jakaś obwodnica autostradowa i wtedy jazda, kurde. A w sumie mam kasę. To aż zrobię tutaj taką ulicę czteropasmową. Tak dla beki. Zrobimy obwodnicę tutaj, kurde, to są drogie rzeczy. Obwodnicę Hamburga zrobimy, dobra, dawaj. Cyk. 130 tysięcy. Ja kasę mam akurat, tutaj się, a potem się okaże, że mi się ta kasa skończy. 3 miliony, o matko. Czemu te budynki zostaną zniszczone? Proszę mi ich nie niszczyć. Cyk. Budowa niemożliwa. Jak to niemożliwe? Jak to niemożliwa? Co wy? Czemu niemożliwa? Czemu niemożliwu? Nie życzę sobie. Tak. Budowa niemożliwa, ale dlaczego? Bo co, bo za wysoko? Czy co się dzieje? Nie wiem. O, dostarcz zamówione towary do NRD. Bardzo ładnie. Dostarczyłem zamówione towary do NRD, dostałem medalik. I teraz rozumiem co, ryzyka już nie ma. Więc mogę... Więc... O, dostałem nowy samolot, jakiś większy widzę. Ale na razie tamty nie będę sprzedawał, bo znowu... I kupował nowych, bo to się... Kupę zrobię normalnie z wrażenia. Jak ta cena mi znowu podskoczy w kosmos. Dobra, kupimy sobie jeszcze dwa Opelki, wybierzemy sobie linię numer 2. I niech se wożą towary! Teraz już na legalu, tak? Bo tu korek widzę jest spory, więc niech se wożą, kurde. Dobra, tutaj obwodnicy, tylko kurde nie podłączę i tutaj pod koniec jest z jakiegoś dziwnego powodu. A węższa wersja drogi? O, węższa wersja drogi może być. 600 tysięcy, bierę. Proszę bardzo, a teraz czy mogę na przykład tą tutaj zaupgrade'ować? Nie bardzo. Tory tramwajowe, a ja nie... Halo, to nie o to chodziło! Kurde, po co mi tu tory? O dobra, bo zabrali mi je. Okej. Narzędzie modyfikacji dróg, ale nie chcę torów tramwajowych właśnie, to jest problem. Tutaj zrobiłem... Czy ja tu zrobiłem tor... Aha, tu jest. No, proszę mi to zabrać stąd. Ja chcę drogę szerszą, jak się szerszą drogę robiło? To? Co to jest? Ulepszać kolejno po segmencie. Tego nie mogę, tak? Budowa niemożliwa, dobra. Aż takie szersze? A takie? A tu są w ogóle szeroka droga, czteropasmowa, ograniczenie do 100 na godzinę. Taką mogłem tu zrobić, a ta jest do jakiego ograniczenia? Do 70. O! To taka! Wow, hej! Dobra. Dobra. To nie kosztuje aż tak dużo, a ta droga będzie bardziej pasowała jako obwodnica tutaj piękna. Także tak, jedziemy sobie jeszcze tutaj dalej. Już nie chcę ulepszać, tylko chcę zrobić tak, tam jeszcze. Za 50 tysięcy, mam nadzieję, że nie okaże się później, że bardzo bym potrzebował jednak tych pieniędzy. Które teraz sobie radośnie wydaję bez większego powodu, bo chciałem sobie obwodnicę zrobić. Dobra, i tam obwodnica piękna, kurde, elegancka.
No i dobra, i tutaj połączenia oczywiście, wyjazdy tutaj stąd. Nie da się tu niestety jakichś węzłów takich bardziej fikuśnych robić, więc sobie takie wjazdy tutaj porobimy gdzie nie gdzie. I tutaj też jeszcze. O nie, bo muszę coś zburzyć. 600 tysięcy. To inaczej troszeczkę. Tutaj przejedziemy sobie tak. Może bardziej prosto, nie tak. Tak jakoś, o. Budynek zostanie zburzony, 70 tysięcy, damy sobie radę. Nie ma tragedii. Tutaj zrobimy tak jakoś, podjedziemy. Tu ewentualnie można by było tak, tylko że tu znowu budynek będę musiał zburzyć. Na to mnie już nie stać. Więc tu sobie zrobimy tylko taki wyjazd. Albo z takiej szerszej drogi, o, cyk. No, czy moją obwodnicą ktoś będzie chciał jeździć w ogóle? Chyba nie. Chyba nie bardzo. Dobra, a tutaj jeszcze tak możemy, też się coś będzie chciało zburzyć, a tamtędy? Bardziej tak. Też się chce zburzyć, a tak. Kurde, tu się da jakoś pod takim kątem chyba wyjechać stąd, co? O! Da się. Dobrze, bardzo ładnie. Teraz tak. Teraz tak. O, cyk. Ja, jedzie pierwszy, kurde! Jedzie moją obwodnicą, piękną, kurde! Wydałem na nią grubych, a drzewko, hej, witam. Co tam? Moją piękną obwodnicą ktoś jeździł, kurde. Ale wypas normalnie, ale żebym zrobił, nikt tędy nie... O, przepraszam, jeszcze jedna, dobra, jeżdżą tędy, kurde, jak jeżdżą, pach, jeżdżą, kurde. Ale jeżdżą. No, elegancko, jednak funkcjonuje, kurczę, pięknie, no kurde, taka autostrada, to kurde, jak kurde. Dobra, tymczasem ma minus 2 miliony na koncie, znaczy jeśli chodzi o te zarabianie na samolotach, także jeszcze chwileczkę. Mogę zrobić jeszcze kilka w ogóle stacji, tam przystanków autobusowych i tak dalej, ja sobie ten limit zostawię później na Stuttgart, a w sumie w Stuttgarcie już by można było zawczasu zrobić... Nie wiem, parę przystanków i tych. I zajezdnie, jakąś tam. Jakby można było zrobić. Tylko nie wiem, z której strony lotnisko będę później budował. Gdzie ono mi się w ogóle da zrobić, uda. Chyba gdzieś tutaj, bo tu jest tak płasko w miarę. Chyba tam. Tak, to są górki wszędzie. Minus 100 tysięcy. O, to szybko idzie, widzę. Obecny dochód. A minus 400. Plus 400 tysięcy ryb. Jakie zmiany. Obecny dochód. No dobra, to zaraz powinno się udać. 400 tysięcy na plusie. 100 tysięcy na plusie. To tam było chyba, że to jeszcze jest liczone. Dochód jest obliczany poprzez odjęcie wszystkich kosztów, takich jak zakupy, konserwacja i budowa infrastruktury od przychodów generowanych przez samoloty. Czyli to utrzymanie jak wchodzi, to wtedy jestem znowu na minusie, kurde, ale teraz już... Powinien przylecieć jeden z drugim, tu w ogóle idzie 100 osób czeka. Nie będę jeszcze kupował następnych samolotów. Tutaj 24 osoby, tam stówka. Generalnie jak już zrobię tam to lotnisko trzecie, to wtedy... O, 1 300 000, to wtedy będę mógł kupić te 15 samolotów nawet, żeby medalik zrobić. No i już chyba będę miał w dupie, bo co tam jeszcze? 1000 pasażerów do Kolonii. A ilu ja przetransportowałem na razie pasażerów do Kolonii? 1000 pewnie nie, ale nie wiem ilu. 50 milionów zarob. 15 samolotów. No to wszystkie trzy te medale myślę, że da radę się zrobić. Jaki wagonik, jakie barwy znajome. Szkoda tego, że nie mogę w ogóle pociągów robić. Chyba, że tam na przykład gra mi pozwoli pociągów użyć, bo na przykład lotnisko będzie musiało być daleko czy coś w tym stylu, nie mam pojęcia. 1 400 000, dobrze, zara będzie. 1 440 000. Na razie nic nie ruszam, bo wszystko tu jest na bieżąco ogarniane, no, oprócz tych nadmiaru tego towaru tutaj. No i numer 2 bym jeszcze dodał w sumie parę ciężarówek na przykład. Tutaj kupimy sobie pojazdy. Opel Blitz, jeszcze ze 4. Dawaj 4, wybierz linię numer 2. Dobra, niech wożą 4 pojazdy. O, klap, klask, klap, klask, klap, klask, klap, klask.
Pierwsze połączenie odniosło prawdziwy sukces, pora je rozwinąć. Dla współczesnego człowieka domem jest cały świat, a przynajmniej cały kraj. Rada nadzorcza zaaprobowała budowę dodatkowych portów lotniczych i stacji autobusowych. Powinniśmy połączyć wszystkie pozostałe miasta. Jeśli chcemy czerpać zyski i uzdrowienia gospodarki, powinniśmy być we wszystkich miastach. Teraz się nazywa Jet Set i to dzięki nam. Połącz wymienione miasta połączeniami lotniczymi i zwiększ ochotę na podróże o co najmniej 10%. Jaka teraz jest ochota na... A, jest. O, okej. Okay. Köln widzę, ma słabą. A czemu Köln ma taką słabą ochotę na podróże? Halo, co tam? Bo co, bo dużo ludzi czeka na tym lotnisku? Dobra, Stuttgart ma oczywiście 0%, bo to jeszcze nic nie ma, ale już mogę zrobić, kurde, lotnisko. Mogę nawet statki zrobić. Port. Ej. Hej. Port mogę zrobić. Mamy rzekę, bez kitu. Także w sumie po co mi to? Mamy tylko Köln nad rzeką. No i ewentualnie Hamburg też jest w sumie przy rzece, ale ta rzeka nie ma połączenia z niczym. Nie wiem, po co mi tu statki. No, ale dobra. Liczba, a w ogóle, ojej. Tutaj można sobie liczbę terminali zwiększać. Dobra, to trochę zmienia. To trochę zmienia sens tych lotnisk. Dobra, nie będzie dodać. Muszę trochę podsypać. 5 milionów. Ile to będzie to kosztowało? Tutaj 20 milionów. Nie udało się wyrównać terenu. Nie. No to 5 milionów nie brzmi jakoś tak strasznie źle, biorąc pod uwagę, że mam na koncie ponad 30. Dobra, dwa terminale tutaj, a na tamtym sobie w Köln zwiększymy do 3 i na Stuttgarcie, na Hamburgu też sobie zmienić. No, wszystko jasne. Tak, to jest tak, dokładnie o taką drogę mi tutaj chodzi. Żeby zrobimy tak. Nie tak. Czemu taki kąt? O, teraz lepiej. Tak. I tak. Proszę bardzo, połączenie będziemy mieli już. Trochę się krzywa ta droga zrobiła. Nawet nie patrzyłem na wysokości tych dróg. Ale dobra, nieważne. To tam można ustawiać, jak się robi drogę. To tutaj jest taki dupslik i można sobie podnieść i opuścić, ale no, już za późno troszeczkę niestety. Aż tak mi na tym nie zależy. Żeby to tutaj teraz jeszcze usprawniać. Konflik podczas wyrównywania może jednak mi zależy. Nie, dobra, tutaj się też zmieści przystaneczek. Ok. I jeszcze teraz zajezdnia gdzieś tutaj. Zajezdnia da radę? Bliska? No nie, nie bardzo, no to tutaj. Tutaj da radę. Ja, samolot machen, ja. Przystanek tutaj pasażerski i teraz tak, jedziemy, wyjeżdżamy sobie z lotniska, jedziemy sobie tak, tutaj centrum Stuttgart też będzie w zasięgu, to tak jest cheatowane, bo w sumie jako tako przystanku w środku nie ma, no ale dobra. I teraz tak, kupimy sobie tutaj zaraz zatrzęsienie autobusów. Kupimy sobie, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I nową linię sobie wybierzemy, tutaj zrobimy. I teraz tak, dobra, dawaj, jedziemy sobie tak stąd. Tutaj. I tutaj. Dobrze. I teraz tak, linia ta samolotowa. Gdzie to się tutaj, kurde, moment. Linie, jak to się robiło teraz, no. Tu są linie. Linia numer 4. I dodamy sobie tak, Hamburg, Köln. Potem lecimy sobie jeszcze tam. I z Köln jeszcze też w sumie przez... Znaczy ze Stuttgartu też przez Köln. No, czyli takie coś, tak sobie będą tutaj fruwali. Dobra. To jest. A czy to możemy upgrade'ować tutaj? Ja mam takie pytanko. 3. Konflikt podczas wyrównywania terenu! Kurde, przystanek mi teraz zawadza. Ten też. Czemu? Wszystko mi zawadza. Tego tutaj w sumie nie potrzebuję, więc to sobie tutaj stąd skasujemy. Tak. Boom. A tutaj... Konflikt. Konflikt, kurde! Jak konflikt?
Jak konflikt? Jak przecież to tutaj to się Tunizja rozbuduje, to się tamtą stronę rozbuduje, kurde. Köln stacja końcowa, ja momencik, ja sobie tutaj zaryzykuję i zrobię sobie takie coś. Brzdęk, brzdęk. Może nie tryb turbo. I sobie tutaj zrobimy dworzec taki gdzieś, dajmy na to. Tutaj. Cyk. Kolejna stacja końcowa, czyli to się naprawiło, bo to tutaj jak się zbuduje stację zaraz koło poprzedniej, to tutaj się tak jakby nic nie dupnie zbytnio. No serio się to przeszkadza, ja pierdzielę, zajezdnia. Wynocha mi stąd. Za bardzo tutaj to powciskałem jedno koło drugiego. Dobra, zajezdnia będzie teraz tutaj. Tutaj raczej nie powinna się konfliktować z nikim, niczym. Dobra, zastosujemy rozbudowę. Trzy terminale, proszę bardzo, aż samolot zgłupiał z wrażenia. Jaki będzie problem tutaj z tym? Nie ma problemu. To wiecie co? Jazda tam, poszerzymy to też na trzy terminale, co tam, jolo. Dobra, i teraz tak, kupimy samoloty. Tu jest jakiś nowy samoloty, który zasuwa 700 na godzinę, ale ma kapkę mniejszą pojemność. Ale prędkość... Nie mamy tu dużych dystansów, ale dobra, bierę. Dawaj mnie to, lekki laksy. Raz, dwa, trzy, od razu kupimy ile? Trzy? Cztery takie i... Ups. Nie, nie chcę uciekać. Pieniędzy są dobre, są pieniądze. Nie chcę kredytu wziąć, halo. Wybierz linie wszystkie, linia numer 4, dobra. Lekki laks i teraz... O, to jest odrzutowiec? O kurde. To jest samolot, kurde, balans. Jakiś... kurde. Nie ma okienka jakieś, nie, coś tam ma. I niby taką małą pojemność ma, tak? Ile tu ma okien? To tak jakby jeden ludzik tylko w środku siedział, każdy przy jednym oknie i tu... A jakie tutaj kolejki są? Czemu oni są tak na powietrzu w ogóle? Okej. A wszyscy będą tylko z jednego terminala korzystać, rozumiem, tak? Ach, pojechał, dobra, jest chyba pełny. 21 osób w tym, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzynaście, na piętnaście, na siedemnaście. 17 okien. I rozumiem, że... Jak to tam w środku wygląda? Bo tak trochę jakaś lipna ta pojemność jest. Kurde, ja myślałem, że te samoloty jakoś tak będą mogły przy... Jak to wygląda tutaj, halo? Nie tak. Linie. Podgląd linii. Chcę podejrzeć linię numer 4. Tak, tutaj, tylko na jednym terminalu będą stawać. To dobrze, że zrobiłem trzy terminale. A tutaj? Tutaj też tylko na jednym. A mogę to jakoś przerobić? Linia numer 4. O, a... Dobrze, mogę tak zrobić, bardzo ładnie. A może być jednocześnie na obu? Nie, chyba tylko na jednym. Dobra, ale tu przynajmniej tak, w jedną stronę będzie stawać w jednym miejscu, w drugą stronę w drugim miejscu, więc ona powinna troszeczkę usprawnić tutaj temat. Najlepiej, że w sumie nie potrzebuję teraz trzech, tylko tu w zupełności wystarczyłyby dwa, a tam po jednym, no ale już teraz za późno troszeczkę. To też jeszcze będzie mi kosztowało pieniądze, a na razie nie mam pieniędzy. Więc dobra, teraz tak, tryb turbo i czekamy na efekty tutaj tego wszystkiego, także dziękuję bardzo za oglądanie, na razie. No to był zupełnie więcej, trzeba będzie gdzieś kupić zaraz jeszcze.